Ciekawe zapytanie mojego widza, czy będąc na zwolnieniu lekarskim może on robić kurs prawa jazdy i potem zdawać egzamin państwowy na to prawko. I witam, proszę o pomoc. W tym roku uległem wypadkowi w pracy. Po 3 miesiącach na L4 polepszyło mi się i nie marnując wolnego czasu postanowiłem się zapisać na kurs prawa jazdy. Nie mam żadnej umowy czy innego papiera, gdzie widnieje mój podpis. Instruktor kazał mi założyć tak zwane PKK w urzędzie komunikacyjnym. Założyłem, ale miałem problem z badaniami lekarskimi z powodu stanu zdrowia, ale jakoś się udało u lekarza uprawnionego. Wcześniej zapytałem lekarza prowadzącego, czy nie będzie problemu z moim uszczerbkiem, żebym mógł chodzić na kurs i tak dalej. Potwierdził, że problemu on nie widzi. Oczywiście orzeczenie od lekarza uprawnionego do badań kierowców, że nie ma przeciwwskazań do mojego zdrowia do kierowania ciężarówką. Dostarczyłem dokument do urzędu i moje pytania są takie: czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma wgląd do tych danych i czy mając L4, a dostałem wynik pozytywny od lekarza, czyli że jestem zdrowy czy zdolny, mogą być jakieś problemy? I czy jeśli ma się L4, to mogę przystąpić do egzaminu na prawo jazdy? Odpowiadając krótko, trzeba by zacząć od formalnego punktu widzenia. Tą sprawę wyjaśnia artykuł 17 ust. 1 stosownej ustawy. Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową. I teraz jest ten najważniejszy fragment. Lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Czyli wykorzystywanie zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia. No, w praktyce ustalenie tego faktu przez ZUS, jak ten ubezpieczony wykorzystuje to zwolnienie, czy zgodnie z celem, czy niezgodnie, jest raczej mało prawdopodobne. Ale celem zwolnienia raczej nie jest tu robienie prawa jazdy, chyba że lekarz prowadzący swojej dokumentacji leczniczej stwierdzi inaczej, że przykładowo robienie tego prawa jazdy jest celem rehabilitacji leczniczej, no i to zrobienie prawka ma jakiś tam sens leczniczy. Wątpię, czy to zrobił, ale teoretycznie, jak tak napiszę, to może tak być. No, prywatnie tutaj jestem za widzem, aczkolwiek uważam, że no, formalnie widz nie powinien tego prawa jazdy robić. Pół roku zwolnienia, no przynajmniej na coś próbuje widz wykorzystać, nie marnować czasu, ale mówię, to co ja sobie prywatnie myślę, to ma niewielkie znaczenie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Także na tym kończę. Mówił Dariusz Kraśnicki, lekarz medycyny transportu z Wrocławia. Jeżeli wykonywałeś inne jakieś czynności na zwolnieniu lekarskim, nie mówię o kursie prawa jazdy, ale powiedzmy wyjazdy za granicę, czy jakieś tam inne rzeczy, napisz to w komentarzu do tego wideo. No tak się zastanawiam jeszcze przez chwilę, że najlepiej byłoby się samemu podpierdolić i zapytać ZUS-u, czy można to zwolnienie lekarskie wykorzystać do robienia prawka, czy nie. Efekt już wtedy jest gwarantowany, że nie można, no ale być może z formalnego punktu widzenia byłoby to jakieś rozwiązanie. Skomentuj to wideo, zasubskrybuj się do mojego kanału, jeżeli jesteś po raz pierwszy, albo obejrzyj kolejny filmik z szeroko pojętych badań kierowców.